hali sportowej zespołu szkolno-przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim odbył się 14. międzynarodowy turniej zapaśniczy dziewcząt i chłopców o Puchar Wójta Gminy Lewin Kłodzki. Mamy bardzo wielu uczestników. Są to już 14. międzynarodowe zawody zapaśnicze dla dziewcząt i chłopców, organizowane przy bardzo dużym udziale i pasjonata pana Wiśniewskiego. Sport w gminie, w Lewinie Kłodzkim również dość dynamicznie się, że tak powiem, rozwija, bo państwo oprócz tej hali tutaj sportowej posiadacie jeszcze inne obiekty, prawda? Młodzież chętnie uprawia sporty różne. Ważne, żeby stworzyć jej odpowiednią bazę sportową. W tym roku staranie władz gminnych zostało wybudowane boisko wielofunkcyjne o nawierzchni mineralnej, które już oddajemy do eksploatacji. Jest to już 14. edycja turnieju. Obsada dzisiaj jest bardzo duża. Mamy prawie 100 zawodników, 12 klubów. Tutaj też występują również zawodnicy z Lewina Kłodzkiego, prawda? Takie dość duże doświadczenie państwo tutaj macie, jeżeli chodzi o prowadzenie takich małych dzieci. Tak, jest naprawdę tych dzieciaczków już dużo, już zaczynają walczyć. Jest to najmłodsza grupa, na razie się walczy, bawią się w zapasy, bo na tym etapie, jeśli chodzi o cykl szkolenia dzieci, to jest jeszcze zabawa. Wszystkie dzieci, którzy rocznik 2002 i młodsi i rocznik 2002, to są młodzicy. I to też jest duża już obsada. W młodzikach są już mistrzostwa Polski. Są tu też zawodnicy, którzy w tych zawodach uczestniczyli i zdobywali medale. Tu są naprawdę duże kluby. Jest Rokita Brzeg Dolny, Śląsk Milicz, jest klub Wołów, tak samo z Wołowa. Także są to kluby silne, którzy Bielawa, dziewczynki, które z Bielawy naprawdę bardzo dobrze walczą. Z Dzierżyniowa, gdzie zawodnicy walczą naprawdę już w wysokiej klasie i wysoki poziom reprezentują. Jak się dzisiaj tobie walczyło? To już po walkach? Tak, nawet dobrze się walczyło. Które miejsce? Pierwsze. Pierwsze miejsce, tak. No. Czy był jakiś najtrudniejszy rywal, rywalka? Nie, ja miałam tylko jedną rywalkę, którą nawet było ciężko. Chodzę dopiero, byłem na 7 treningach dopiero, a już mam 3 miejsce, cieszę się z tego i mówię od razu, że zachęcam do treningów. No i fajnie jest po prostu. Ja miałam 3 zawodniczki, 2 z czarnego oboru i 1 z Pieszyc. I 2 z 2 wygrałam przez położenie na łopatki i z 1 na punkty wygrałam. Dzisiaj zajęłaś 1. miejsce. Proszę powiedzieć, co zadecydowało o tym, że wygrałaś swoje walki? Miałam jedną walkę i dziewczyna była po prostu cięższa, ale zaatakowała mnie. Miałam możliwość, żeby ją położyć. Chyba od niedawna uprawiasz zapasy, prawda? Chyba pół roku. Już są jakieś osiągnięcia? No, 2/3 miejsca. A jak ci dzisiaj poszło na zawodach? Słabo nawet. Jak ci się podobają te zawody? Fajne są. Jak w dniu dzisiejszym tobie poszło na tych zawodach? Dobrze. Które miejsce? 2. Ciężko było pokonać rywali? Trudni byli? Trudni. Zawody zapaśnicze odwiedził Mateusz Gamrot, znany zawodnik z MMA, który swoją karierę rozpoczął trenując zapasy w Kudowie Zdroju. Mateusz, powiedz, co sądzisz o takich inicjatywach tutaj na ziemi kłodzkiej, w Lewinie, w Kudowie organizowane są różnego rodzaju zawody zapaśnicze dla tych najmłodszych. Dzisiaj jesteśmy świadkami takiego międzynarodowego turnieju zapaśniczego organizowanego już od wielu lat tutaj w Lewinie Kłodzkim. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Tak, zgadza się. Jest to któryś już turniej z kolei. Myślę, że to bardzo, bardzo dobry pomysł, bardzo świetna inicjatywa tutaj burmistrza z Lewina, tutaj mojego trenera właśnie, który organizuje to. Uważam, że jak najczęściej powinny się odbywać takie zawody właśnie dla dzieci, dla młodzików, żeby one od czegoś zaczynały. Jest to dla nich jakaś tam rywalizacja. Jakaś zabawa między innymi. Ja pamiętam sam, jak byłem malutki, zaczynałem trenować w Kudowie, to sam startowałem, sam walczyłem na tej hali tutaj w Lewinie. Także bardzo miło to wspominam i bardzo dobry pomysł. Bardzo. A co byś powiedział tym młodym zawodnikom, adeptom, że tak powiem, tych zapasów? Jak ich zmotywować? No przede wszystkim, żeby trenowali, żeby się na pewno nie poddawali, dużo wytrwałości, dużo pracy przed nimi. A jest to wspaniała przygoda, wiele, wiele różnych przygód, sympatycznych i nie.
no naprawdę warto trenować i żeby trenować, przychodzić na te treningi i robić, wszystkie sukcesy, wszystkie przygody przyjdą same po drodze. Mateusz, opowiedz też o swojej karierze, jak się dalej toczy, bo ty już jesteś, można powiedzieć, zawodnikiem klasy światowej. To znaczy, aktualnie przebywam w Poznaniu, mieszkam, trenuję w klubie Anko Zapasy Poznań. Tam studiuję też, no co? No. Ale ostatnio widzieliśmy ciebie na zawodach, na gali w Londynie. To już są takie międzynarodowe gale, no można powiedzieć klasy światowej. Tam nieprzypadkowi zawodnicy walczą. To znaczy, no jest to duża organizacja w Europie, Cage Warriors. No dostałem szansę od organizatorów. Od razu się zgodziliśmy z moim trenerem, menadżerem z Poznania i... No cóż, no tylko się cieszyć. Gala została wygrana w twojej kategorii. No walka, tak, walka. Tam było dużo walki, między innymi moja walka w głównej karcie, no i udało się wygrać w pierwszej rundzie. Jakie plany na przyszłość? Czy będziesz na przykład toczył walki tutaj również w Polsce na KSW? No tak, będę toczył walki jeszcze. No plany na przyszłość, póki co jestem w Kudowie, odpoczywam teraz. Po weekendzie wracam do Poznania i tam dalej będziemy myśleć o dalszych startach. Mateusz, generalnie spełnił się w 100%, jeżeli chodzi o MMA amatorskie. Został trzykrotnym mistrzem Europy i mistrzem świata. I obecnie ma już 7 walk wygranych zawodowych w MMA. Ta ostatnia właśnie była w Walii, co Mateusz wspominał. No bardzo nas to cieszy, że nasz wychowanek z Kudowie-Zdroju po prostu jest pokazywany, jest znany, prawda? I szczycimy się po prostu jego osobą. No. Jest nam bardzo właśnie przyjemnie, że można go pooglądać, walczy, często przyjeżdża do Kudowy. Na zakończenie zawodów odbyła się uroczystość wręczenia medali i dyplomów dla najlepszych zawodników. W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce zajął Śląsk Milicz, drugie miejsce Rokita Brzeg Dolny, a na trzecim miejscu plasowali się zawodnicy gospodarzy ULKS Bursztyn Lewin Kłodzki. No na przyszłe zawody to idziemy do Czech. A do Hradca Kralowego, tam mamy współpracę taką bardzo bliską z trenerem, który jest trenerem kadry czeskiej reprezentacji, Franciszkiem Maniaskiem. A tak poza tym to zgodnie z kalendarzem imprez, jeszcze mamy zawody w Sumo w Krakowie, mistrzostwa międzywojewódzkie, także tam też będziemy uczestniczyć.